króciutkie przypomnienie tego, co sobie do tej pory powiedzieliśmy. Albo o czym mówiłem ostatnio, bo o czym mówiliśmy poprzednio, to chyba nie ma potrzeby, ale o czym mówiliśmy ostatnio, żeby móc nawiązać do dzisiejszego tematu. Ostatni wykład przed przyjazdem brata Abrahama poświęciłem warunkom, czy w ogóle mówimy o warunkach przystąpienia, dopuszczenia do chrztu wodnego. To nie jest tak, że każdy, kto chce, może się ochrzcić. To nie jest tak, że każdy może się ochrzcić, jeśli ktoś chce, żeby się ochrzcił. To nie jest tak, to nie jest biblijne. Żeby móc się ochrzcić, żeby móc przyjąć chrzest wodny, trzeba spełnić określone biblijne oczywiście, nie kościelne, ale biblijne warunki, bo to jest ważne. Nie to, co kościoły ustanawiają, bo te mogą mieć różne postanowienia, ale to, co mówi Biblia. I pamiętacie, zatrzymaliśmy się na bardzo ważnym temacie, jakim jest opamiętanie się, pokuta, nawrócenie się. Ilekroć razy Jan Chrzciciel, czy też Pan Jezus, czy też apostoł Piotr wzywał do ochrzczenia się, albo gdy zadawano pytanie, co mamy robić, aby móc być ochrzczonymi, to słyszeli: opamiętajcie się, pokutujcie, nawróćcie się. A zatem chrzest musi być poprzedzony pokutą. Bo jak już mówiłem w którymś wykładzie, chrzest jest symbolem pogrzebania umarłego dla świata w sensie duchowym człowieka. Więc ktoś, kto się nawraca, to tak jakby się odwracał od świata, zwraca się, a więc mówi to, powiem w sposób skrócony. Z Chrystusem, powiada Paweł, jestem ukrzyżowany. Ktoś, kto się nawraca, umiera dla świata, a rozpoczyna życie dla Chrystusa i z Chrystusem. No i ten fakt, że umarł dla świata, wszystkich jego pożądliwości, grzechu i tak dalej, musi być zakończony pogrzebem. Tak jak w każdym przypadku, gdy ktoś umiera, to jest oczywiście, to jego śmierć jest zakończona pogrzebem. Tak i w tym przypadku. To, z tym, że to w sensie symbolicznym, w sensie duchowym. A więc pokuta poprzedza chrzest wodny. Zastanawialiśmy się nad tym, co to jest pokuta. Bo widzicie, ludzie znowu tutaj trochę inne znaczenie w różnych kościołach nadają pokucie w porównaniu z tym, co mówi Biblia. Bo co niektórzy uważają, że pokuta to moja wina, moja wielka wina. Uważają, że to jest pokuta. Jeszcze inni uważają, że zmówienie paciorków ileś tam zadanych przez kapłana, to jest pokuta. Jeszcze inni za pokutę traktują chodzenie na kolanach wokół kościołów albo gdzieś na pielgrzymkę i uważają, że to jest pokuta. A jeszcze inni za pokutę uważają leżenie ileś tam godzin krzyżem na zimnej, ewentualnie posadzce. W przeciągu historii Kościoła za pokutę uważano rzeczy, które się po prostu w głowie nie mieszczą. Biczowano swoje ciała, nawet kaleczono swoje ciała jako wyraz pokuty. Ale czy to rzeczywiście taką pokutę miał Pan Jezus, kiedy wzywał: opamiętajcie się, pokutujcie? Ale czy taką pokutę miał na uwadze Jan Chrzciciel, kiedy wzywał: opamiętajcie się, pokutujcie? Bo wydaje mi się tak, kochani, że można cały miesiąc przeleżeć krzyżem na zimnej posadzce i wstać takim samym, jak się kładziono na posadzkę. Zgadza się? Że można się biczować aż do krwi, ale kiedy się zabliźnią rany, być takim samym człowiekiem, jakim się było przed biczowaniem. Wydaje mi się, że można iść daleką, długą pielgrzymkę, ale wrócić takim samym. A przecież tu nie chodzi o to, żeby być takim samym, bo pokuta w swoim znaczeniu zawiera coś bardzo ważnego. Mówiliśmy o tym ostatnio, że
W języku greckim pokuta znaczy metanoia. A słowo metanoia mówi, że człowiek idzie w jedną stronę, i nagle nawiedza go pragnienie zmiany decyzji. Nie pójdę w tamtą stronę, zawraca i wraca. I daliśmy przykład. Daliśmy przykład syna marnotrawnego. On opuścił ojca. On zostawił dom swojego ojca. On wzgardził miłością swojego ojca. On wzgardził ciepłem swojego domu. On postanowił ułożyć sobie życie po swojemu. Wziął więc dział, który mu przypadał, a więc wziął swoje pieniądze i poszedł w daleką stronę. I żył tak, jak żyje dzisiaj wielu ludzi. Z cudzołożnicami, w melinach, brudny, zanieczyszczony, skalany, zdeptany, sponiewierany. W końcu, kiedy wydał wszystkie pieniądze, nawet przyjaciele, którzy z nim pili, nawet ladacznicy, z którymi współżył, wszyscy się od niego odwrócili, ponieważ nie mogli już czerpać, wziąć niczego od niego. Bo świat darzy sympatią tych, którzy potrafią coś dać, którzy potrafią fundować. Ale kiedy się fundusze skończą, nagle przyjaciele odstępują. Nagle przyjaciele odchodzą. Idą szukać kogoś następnego. Albo idą za innym, albo za inną. I w takiej sytuacji znalazł się ten marnotrawny syn. Pamiętacie, co się wtedy wydarzyło? Wydarzyły się wtedy bardzo dwie ważne decyzje. Po pierwsze, on pomyślał, przypomniał sobie dom swojego ojca. I powiedział, wielu najemników w domu mojego ojca ma się lepiej niż ja. A zatem podjął decyzję, wstanę i wrócę do domu, wrócę do ojca. I gdyby pozostał tylko w tym przeświadczeniu, że wstanę i pójdę, nic by się nie wydarzyło. Ale dalej jest napisane, że kiedy wewnętrznie on podjął decyzję, że wstanie i pójdzie, był konsekwentny. Wstał i poszedł. Widzicie, to czasem jest tak, że ludzie chcą, podnoszą rękę, wychodzą do przodu, ale wracają tam z powrotem, skąd przyszli. Iluż jest takich, którzy wychodzili tutaj do przodu, modliliśmy się o nich, płakaliśmy razem z nimi, oni płakali, ale dzisiaj są w tym samym miejscu, w którym byli. Ponieważ oni podjęli decyzję, że chcą wrócić, ale tak de facto naprawdę to nie wstali, nie wrócili. A ten syn marnotrawny był konsekwentny. Podjął decyzję, że wróci, wstał i zaczął iść z powrotem do swojego domu. A kiedy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec. Mnie to zawsze wzrusza. To znaczy, że ojciec wychodził i oczekiwał, i spoglądał w tą stronę, w którą poszedł syn. No bo gdyby tego nie robił, to by nie zauważył nawet, jak syn wraca. Tymczasem ojciec go ujrzał, z daleka go ujrzał. I mimo sędziwości, mimo starości, biegł na spotkanie swojego marnotrawnego syna. A kiedy stanęli twarzą w twarz, nie czytamy, aby ojciec czynił jakiekolwiek zarzuty swojemu marnotrawnemu synowi. Nie czytamy. Syn natomiast zwraca się do ojca. Ojcze, ja zgrzeszyłem. Ja zgrzeszyłem. I to jest bardzo ważne, żeby grzesznik uznał się grzesznikiem. Nie nastąpi zmiana w życiu człowieka, jeśli człowiek nie uzna się grzesznikiem. Najczęściej ludzie mówią, no wszyscy tak robią, no przecież ja nie jestem gorszy. Ja nikogo nie zabiłem, ale pamiętaj, co mówi Biblia. Wszyscy zgrzeszyliśmy. Wszyscy zgrzeszyliśmy. Z tym, że jedni się uznali za grzeszników i doznali usprawiedliwienia, natomiast drudzy uważają, że no nic się nie stało i tkwią w grzechu. A syn uznał się za grzesznika. Ojcze, zgrzeszyłem. A dalej podkreśla, w jaki sposób zgrzeszył. Zgrzeszyłem przeciwko Bogu, bo przede wszystkim grzeszymy przeciwko Bogu. Tak, tak, grzeszymy przeciwko Bogu. Każdym naszym grzechem obrażamy Boga. Każdym naszym grzechem zasmucamy Boga. Każdym naszym grzechem zasmucamy niebo. Przypomnę wam czasy Noego. Bóg powiada, że żałuje, że stworzył człowieka. Dlaczego? Dlatego, że życie ludzi było przepełnione grzechem. A gdy przyszli aniołowie, aby
potępić Sodomę i Gomorę, to powiedzieli, że w niebie rozlega się wielki krzyk z powodu grzechu Sodomy i Gomory. Sądzę, że w niebie rozlega się także wielki krzyk z powodu grzechu niejednego człowieka, mieszkańca Ustronia, Hermanic, Harbutowic itd., itd. A więc w niebie rozlega się krzyk aniołów, którzy widząc, jak grzeszą ludzie, no, po prostu buntują się przeciwko cierpliwości i miłości Boga. Bo popatrzcie, szatan, który kiedyś był archaniołem, najlepszym, największym, jeden grzech i Bóg się z nim rozprawił. A tu człowiek grzeszy i grzeszy i grzeszy i raz się upija i drugi raz leży jak wieprzyk gdzieś tam w rynsztoku i drugi, i trzeci raz i czwarty raz. No to co mogą aniołowie mówić Bogu? Boże, no gdzież ta Twoja sprawiedliwość? Z nim tak radykalnie i od razu postąpiłeś, a ten człowiek ciągle to robi i robi i ty ciągle mu to pobłażasz? A wiecie, dlaczego Bóg tak robi? Z miłości, bo tak umiłował nas, że nie chce śmierci żadnego człowieka. I czeka, i czeka, i cierpliwie czeka, i ciągle czeka, że się wreszcie ten człowiek opamięta, pokutuje. No więc ten powiedział: Ojcze, ja zgrzeszyłem przeciwko niebu przede wszystkim, ale zgrzeszyłem także przeciwko Tobie. Bo grzesząc przeciwko Bogu, bardzo często grzeszymy także przeciwko ludziom. Można też powiedzieć, grzesząc przeciwko ludziom, grzeszymy jednocześnie przeciwko Bogu. Bo tak jest, tak jest. Jeśli kradnie ktoś, no to grzeszy przeciwko przykazaniu Bożemu, a więc przeciwko Bogu. Ale także grzeszy przeciwko temu, komu kradnie. Teraz jakaś taka plaga nastąpiła, że matki mordują swoje dzieci. No, nie ma dnia, żeby taka informacja nie przeleciała przez prasę, nie przeleciała przez internet. No to ta matka, która podżyna gardło swojemu czteroletniemu synkowi albo sznurem od żelazka związuje mu szyję, by go udusić, grzeszy przeciwko komu? Oczywiście przeciwko temu maleństwu, które się na świat nie prosiło, ale prawdopodobnie cudzołożąc ta kobieta wydała na świat to dziecko. Grzeszy przeciwko niemu, ale grzeszy także przeciwko Bogu, bo to jest morderstwo. I w związku z tym ten marnotrawny syn zwraca się do ojca: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. I już nie jestem godzien nawet być nazywany synem Twoim. Uczyń mnie przynajmniej jako najemnika swojego, niewolnika swojego. Ale ojciec zapomniał wszystko. Jak to dobrze, że nasz kochający nas ojciec nie tylko na nas czeka, ale jeśli do niego przyjdziemy i uznamy się za grzeszników i wyznamy nasz grzech, że ten kochający ojciec wszystko puszcza w niepamięć. Wiecie, co mówi Biblia? Grzechów waszych i nieprawości waszych już nigdy więcej nie wspomnę. Halleluja. Kimkolwiek byłeś, jakkolwiek zmazane było twoje życie, czymkolwiek było zabrudzone, ale jeśli się uznałeś za grzesznika i prosiłeś Boga o przebaczenie, o oczyszczenie świętą krwią Jezusa, to wszystko, cała twoja przeszłość, cała nasza przeszłość u Boga poszła w niepamięć. Ludzie mogą pamiętać, ludzie mogą czasem wytykać, ludzie mogą patrzeć na nas poprzez pryzmat naszej przeszłości, choć nie powinni, ale ludzie są ludźmi, ale u Boga to przestało istnieć. Karta jest wymazana, na nowo piszesz rozdział swojego życia. I to jest właśnie pokuta. Na tym polega pokuta. Na tym polega pokuta. To się może stać w domu, gdy będziesz sam w pokoju, klęknij przy swoim tapczanie, klęknij przy swoim łóżku, proś Boga o przebaczenie grzechów. To się nie musi odbywać podczas pielgrzymki, to się nawet nie musi odbywać w kościele, bo to nie Kościół przebacza, to nie pielgrzymka, to Bóg przebacza. I w związku z tym to się może stać w każdym miejscu i ludzie w różnych miejscach doznawali przemiany
doznawali pokuty. I na tym właśnie polega pokuta. Idziesz w jedną stronę, w stronę grzechu, w stronę piekła. Idziesz w stronę piekła, w stronę potępienia. I nagle się zatrzymujesz. I myślisz, nie, nie pójdę w tamtą stronę, bo zginę wraz z tymi milionami. Nie pójdę w czeluści piekła. Następuje metanoia, odwrócenie i powrót do Boga. I powrót do Boga, powrót do szczęścia, powrót do pokoju, powrót do Ojca. I wtedy możesz nazywać Boga Abba, Ojcze mój. Tym, którzy Go przyjęli, to znaczy Jezusa Chrystusa, dał prawo, aby się nazywali dziećmi Bożymi. I w tym momencie imiona ludzi są zapisywane w księgach życia. A więc mniej więcej o tym mówiliśmy. A więc jeśli chodzi o tych, którzy przystępują do chrztu, to muszą to być osoby, które przeżyły pokutę, opamiętanie, nawrócenie się, wróciły do Boga, wróciły do Ojca. Ale gdybym na tym momencie, w tym momencie zakończył, to nie byłby to pełny obraz. Nie byłaby to pełnia. Bo kochani, diabeł może wszystko podrobić. Zgadzacie się ze mną? Czy może podrobić dary? No oczywiście. I czy może podrobić glosolalię, a więc mówienie innymi językami? Oczywiście. Może nawet podrobić nawrócenie. Tak, może podrobić nawrócenie. Nie każde nawrócenie jest autentycznym nawróceniem. Nie każda pokuta jest autentyczną pokutą. Nie każde łzy nawet przelane tu czy gdzie indziej są autentycznymi łzami. Diabeł potrafi podrobić wszystko. Tak, potrafi podrobić wszystko. Dlatego ja nie myślę tak, że każda pokuta, każde podniesienie ręki, każde wyjście do przodu to jest naprawdę pokuta. W związku z tym przestałem liczyć, ile osób wyszło do przodu albo ile osób podniosło rękę do góry. Bo to jeszcze nic nie oznacza. Bo to jeszcze nie oznacza, że te osoby się nawróciły. Ja nie mam maszynki do produkowania wierzących. Ile się nawróciło dzisiaj? No 10 osób, bo się z nimi pomodliłem na ulicy i oni wyznali, że Jezus jest Panem. To jest podróba, falsyfikat. Bo nie wszyscy oni rzeczywiście się nawrócili. Daj Boże, żeby się nawrócili. A niektórzy tak właśnie produkują chrześcijan. Powiedz, że Jezus jest Panem, wyznaj, że Jezus jest Panem, a kiedy wyzna, jesteś zbawiony. A więc diabeł potrafi podrobić wszystko. W związku z tym moje zdanie jest takie. Prawdziwa pokuta, prawdziwe opamiętanie, prawdziwe nawrócenie zawsze powoduje zmianę życia. Zgadzacie się ze mną? Jeśli ktoś mówi, że się nawrócił, a w jego życiu nie ma zmiany, to może się dałeś oszukać, może zostałeś oszukany. To może to jest falsyfikat, a więc nieprawdziwe, fałszywe. Po to, żeby cię powstrzymywać przed prawdziwą pokutą. Dlatego dostałeś taką oto fałszywą, takie fałszywe zaświadczenie, że skończyłeś, że się nawróciłeś, a tak de facto to się nie nawróciłem. Bo prawdziwa pokuta rodzi, jak powiedzieliśmy, owoce pokuty. Ewangelia Łukasza, rozdział, to już miejsce już swego czasu cytowałem. Ewangelia Łukasza, rozdział 3 i wypowiedź Jana Chrzciciela. Rozdział 3 od 7 do 8 wiersza. Ewangelia Łukasza, rozdział 3 od 7 do 8 wiersza i zaraz pójdziemy dalej. Mówił więc do tłumów, które przychodziły, aby się dać ochrzcić przez niego. Plemię żmijowe, któż wam poddał myśl, aby uciekać przed przyszłym gniewem? W niejednym kościele takich ludzi witano by z kwiatami, z honorami, ponieważ przyszli, żeby się dać ochrzcić. A wiersz 8 powiada, wydawajcie więc owoce godne opamiętania. A więc Jan Chrzciciel sugeruje tu, że pokuta powoduje,
że człowiek, który prawdziwie pokutował, wydaje owoce godne pokuty, polegające na tym, że jego życie zostało zmienione. No wyobrażacie sobie teraz syna marnotrawnego? Jakie owoce przed pokutą dominowały w jego życiu? Cudzołóstwo, pijaństwo i tak dalej, ale jak się nawrócił, wrócił do ojca, wrócił do domu, wszystko to minęło, bo prawdziwa pokuta sprawia przemianę życia. Spójrzmy może na jeszcze 3-4 miejsca w Biblii dowodzące tego, o czym powiedziałem, że prawdziwa pokuta zawsze powoduje zmianę. Otwórzmy księgę Ezdrasza. Księga Ezdrasza, no to wiadomo, Stary Testament, to jest przed Nehemiasza. Księga Ezdrasza, zaraz podam, która to jest strona, 10 rozdział. 10 rozdział. Od wiersza 1 do 3 będziemy czytać, a potem 11-12. Strona 519, jeśli poszukujecie w waszych Bibliach. A więc Księga Ezdrasza i zauważcie tu prawdziwą pokutę, biblijną pokutę. Gdy tak Ezdrasz na klęczkach płacząc modlił się i wyznawał grzechy przed świątynią Bożą, zgromadził się wokoło niego z Izraela bardzo wielki tłum mężów, kobiet, dzieci i cały lud zanosił się od płaczu. To była prawdziwa pokuta. Tak, ale zobaczmy dalej. Wtedy odezwał się Szechaniasz, syn Jehiela, z synów Elama i rzekł do Ezdrasza: popełniliśmy wiarołomstwo wobec naszego Boga, pojmując za żony obcoplemienne kobiety z ludów tych ziem, z ludów tych ziem. A więc nagle sobie uzmysłowili, że przekroczyli Boży nakaz, bo Bóg nakazywał, aby się nie łączyli z narodami tego, tymi narodami, między którymi będą mieszkać. A oni tymczasem pożenili się, powychodziły za mąż ich kobiety, a więc połączyli się, postąpili wbrew Bożej woli. Kiedy Ezdrasz sobie to uzmysłowił, ogarnął go taki żal, że zaczął na kolanach płakać przed Bogiem i wyznawać ten grzech. A teraz popatrzcie, co się dzieje dalej. Zobowiążmy się, po tym płaczu, jaki nastąpił, nastąpiła taka oto decyzja. Zobowiążmy się więc teraz uroczyście wobec naszego Boga, że odprawimy wszystkie żony obcoplemienne i dzieci z nich urodzone, postępując według rady mego Pana i tych, którzy trwożą się od przykazania naszego Boga, i niech się stanie zgodnie z zakonem. A teraz 11 i 12. Wyznajcie ją więc teraz przed Panem, tę winę, Bogiem waszych ojców, i spełnijcie Jego wolę. Odłączcie się od ludów tej ziemi i od żon obcoplemiennych. A całe zgromadzenie odpowiedziało głosem donośnym: tak jest, jak powiedziałeś, tak postąpimy. Niezależnie od całej dramaturgii tego wydarzenia, bo jest to dramaturgia, no chyba nikt z nas nie powie, że to była rzecz łatwa. Prawda? Ci ludzie weszli w relacje z kobietami obcoplemiennymi. Porodziły się dzieci. I oto teraz nagle, czytając Boże Słowo, Ezdrasz zrozumiał, że popełnili karygodny grzech. Że nie powinni byli tego robić. Nie powinni się byli żenić, a nie za mąż wychodzić za mężczyzn, a tu za kobiety obcoplemienne. No ale stało się. I oto teraz ogarnia ich pokuta. Ale zauważcie, ta pokuta to nie tylko płacz. Ta pokuta to nie tylko płacz, to jeszcze coś więcej. To także owoce godne pokuty. Choć mówię, opowiadam, to jest dramatyczne. Ale oni postanowili naprawić błąd. Postanowili naprawić błąd, by w ten sposób uciec przed
przekleństwem. Postanowili naprawić błąd. Pamiętam, kiedyś byłem na ewangelizacji, chyba to było we Frankfurcie, którą prowadził Reinhard Bonnke. I wezwał ludzi, aby wyszli do przodu. I wśród wielu ludzi, którzy wyszli do przodu, wyszedł jakiś mężczyzna. Coś tam pod koszulą trzymał. Ale Bóg go dotknął, kiedy stał z przodu, pokutował. I kaznodzieja, który się o niego modlił, pyta, co ty tam trzymasz pod tą koszulą? Co trzymam? Idąc tutaj, wstąpiłem do sklepu i ukradłem inną koszulę. I trzymam ją schowaną pod moją koszulą. Ale jak się tylko nabożeństwo zakończy, natychmiast pójdę i oddam ją z powrotem. Bo zrozumiałem, że popełniłem grzech. A więc jakie owoce rodzi pokuta? A więc czytamy, że prawdziwa pokuta powoduje zmiany. Ktoś pił, przestaje pić. Ktoś kradł, przestaje. Ktoś zdradzał żonę, przestaje zdradzać żonę. Bo prawdziwa pokuta rodzi owoce pokuty. Nie mogą owoce pokuty pozostawać takie same, jakie były przed pokutą. Idąc dalej, odszukajmy księgę proroka Jonasza. Odszukajmy księgę proroka Jonasza. A w księdze proroka Jonasza mamy dwa przykłady pokuty. Pierwszy przykład pokuty to pokuta, trzeba by było przyznać, Jonasza, samego Jonasza, proroka, sługi pańskiego. Oto w pierwszym wierszu i w drugim wierszu czytamy, że Pan przemówił do Jonasza, mówiąc, wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. W wierszu trzecim czytamy, że Jonasz owszem wstał, ale żeby uciekać sprzed oblicza Boga, a więc pójść zupełnie odwrotną stronę. Bóg mówi, idź do Niniwy, a on idzie do Tarszyszu, ucieka do Tarszyszu, miasta prawdopodobnie położonego w Hiszpanii. Ucieka w zupełnie inną stronę. Pamiętajcie, to dotyczy wierzących. Jeśli coś złego czynimy, uciekamy przed wykonaniem woli Bożej, mogą nas spotkać burze. Mogą nas spotkać trudne przeżycia. W zasadzie o takich ludzi to nawet nie powinniśmy się nawet modlić, tylko powiedzieć pokutuj. No bo Bóg zsyła po burzę na takiego człowieka, a my się modlimy, Panie, wycisz tę burzę. Nie, należałoby go najpierw zapytać, wracaj, skąd uciekasz? Nie jeden prawdopodobnie wierzący człowiek w życiu swoim przeżywał albo przeżywa burzę, dlatego że nie chce wykonać woli Bożej, że robi coś wbrew woli Bożej. I potem spotykają go burze, doświadczenia, trudne przeżycia, ból, cierpienie, rozterki, niepokój, bezsenność, a może nawet choroba. Czy nie powinniśmy się zastanowić dlaczego? Czy wierzący człowiek nie powinien sobie od czasu do czasu zadać pytanie, dlaczego mnie to spotkało? Dlaczego? Dlaczego mnie to spotkało? Jonasz, widzicie, nie był w stanie zadać sobie tego pytania. On, i to jest zdumiewające, to był prorok, ucieka. Poganie, którzy byli razem z nim na okręcie, byli bardziej wyczuleni na głos Boży niż on, wierzący człowiek, prorok. Ale w końcu, gdy znalazł się we wnętrzu wielkiej ryby, jak czytamy w rozdziale drugim, nastąpiła pokuta. Ale jakżeż nisko musiał upaść. Jakżeż głęboko musiał upaść, żeby wreszcie zrozumieć swój błąd i zacząć pokutować. I co powiecie? Bóg nie ma litości? Bóg nie ma miłości? Powiecie, że Bóg jest okrutnym Bogiem? Nie ważcie się tak myśleć o Bogu. Bo gdyby nie to, że Jonasz znalazł się w wielkiej rybie i tam znalazł miejsce pokuty, to prawdopodobnie na wieki znalazłby się w czeluściach piekła. Ale Bóg tak zaaranżował okoliczności, że ta burza, która go spotkała, doprowadziła do pokuty. I Jonasz pokutował. Tam we wnętrzu wielkiej ryby czytamy, że Jonasz wołał do Boga,
że tam krzyczał do Boga i Bóg w końcu kazał tej wielkiej rybie, aby go wyrzuciła na brzeg. A potem Jonasz poszedł, jak czytamy, do Niniwy. I teraz czytajmy wiersze 5 i 8. 5 i 8. Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga. Kiedy się dowiedzieli, że Niniwa będzie zgładzona, że Niniwa będzie ukarana, o czym czytamy w poprzedzających wierszach, gdy się o tym dowiedzieli, obywatele Niniwy uwierzyli w Boga, ogłosili post i oblekli się we włosienice, wielcy i mali. A gdy wieść o tym doszła do króla, Niniwy wstał ze swego tronu, zdjął swój płaszcz i oblógł się we włosienicę i usiadł w popiele. I to samo się stało ze zwierzętami nawet. A wiersz ósmy, niech włożą, powiada król, włosienice, zarówno ludzie, jak i bydło. Niech żarliwie wołają do Boga. Niech każdy zawróci ze swej złej drogi i od bezprawia własnoręcznie popełnionego. Oto prawdziwa pokuta. To nie tylko uderzanie się w piersi. To nie tylko posypywanie sobie prochem głowy. Prawdziwa pokuta to odwrócenie się od grzechu. Odwrócenie się od zła. I tak właśnie się stało w Niniwie. No, nie będę przypominał, bo wszyscy to doskonale znacie. W 19 rozdziale Ewangelii Łukasza czytamy, że jednego dnia Jezus przechodził przez Jerycho i nagle usłyszał szelest w koronie leśnej sykomory. Popatrzył, a tam wiecie, siedział Zacheusz, który chciał zobaczyć Jezusa. Jezus powiada do niego: Zacheuszu, stąp prędko z drzewa, ponieważ ja się chcę zatrzymać dzisiaj w twoim domu. Widocznie Zacheusz albo żona Zacheusza przyjęła Jezusa może obiadem, jakimś poczęstunkiem. A kiedy wychodził z domu Zacheusza, to faryzeusze, saduceusze i ci obłudni ludzie zaczęli narzekać: to do człowieka grzesznego w gospodę się udał. Tam obiad z nim spożywał, posiłek z nim spożywał. A czy pamiętacie, jakie znamienne słowa wypowiedział wtedy Zacheusz? Panie, jeśli kogokolwiek oszukałem, jeśli komukolwiek nie dopłaciłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. To jest prawdziwa pokuta. Dlatego Pan Jezus powiedział: dziś się stało zbawienie domowi temu. A więc raz jeszcze, pokuta powoduje, rodzi owoce. Dobre owoce. No a cóż mogę powiedzieć o 4 rozdziale Ewangelii Jana? A już się domyślacie, kto jest przedstawiony w rozdziale 4 Ewangelii Jana. No właśnie, Samarytanka. Jezus siedzi przy studni Jakuba. Uczniowie poszli do miasta, by nakupić chleba. 11, jak to kiedyś brat Krieger, trochę się z nich naśmiewając, mówił, 11 poszło kupować chleb dla jednego. Po co tylu? Przecież jeden mógł później kupić dla wszystkich, a tu 11 poszło, żeby kupić chleb dla jednego. No, ale to nie o to mi chodzi. I kiedy siedział na studni Jakuba, zauważył, że podchodzi kobieta w samo południe, co było niezwyczajne, żeby w samo południe wychodzić czerpać wodę. Taki był zwyczaj, taki był porządek, że wodę czerpało się albo wcześnie rano, a najlepiej albo wieczorem. Dlatego, że po pierwsze w samo południe słońce prażyło niemiłosiernie, tam w tamtych stronach słońce praży niemiłosiernie, jest bardzo gorąco, bardzo upalnie, a po drugie woda jest ogrzana, ciepła. No i w tej sytuacji najczęściej kobiety, bo to one się zajmowały czerpaniem wody, pamiętacie Rachela, wychodziły albo rano, albo po południu, wieczorem czerpać wodę. Tymczasem ta kobieta wyszła w południe. Różne są dewagacje, przypuszczenia, dlaczego wyszła akurat w południe, dlaczego wyszła sama.
Bo najczęściej kobiety wychodziły gromadnie, jedna drugi podawała, jedna drugi pomagała, jedna czerpała, druga nalewała, a potem sobie te dzbany podawały, nakładały na głowę i szły. Dlaczego ona wyszła sama? No, powody mogły być różne. Być może wyszła sama dlatego, i tak się najczęściej mówi, ponieważ nie chciała iść z żadną inną kobietą, bo by słyszała. 5 mężów miałaś. Ty, a teraz 6 żyjesz. 5 metrów przede mną albo 5 metrów za mną. My nie chcemy iść z tobą. Jesteś grzesznica. Tak, te święte kobiety by ją rzeczywiście tak traktowały. Święte w cudzysłowie. A więc te kobiety mogły ją tak traktować. I może nieraz ją tak traktowały. Dlatego ona, aby uniknąć zranień, aby uniknąć złośliwych spojrzeń, wolała pójść sama i chodziła sama. Kochani, tu apel. Nie miejmy, może za wcześnie ten apel, ale pamiętacie, może trochę taka maleńka dygresja. Kiedyś Piotr wyszedł sobie na taras w Joppie i był modlić się i był głodny. I nagle zobaczył prześcieradło. A kiedy to prześcieradło zstąpiło przed niego, zobaczył tam różne płazy, poczwarki, niepoczwarki. No co tam jeszcze zobaczył, to sobie czytajcie 10 rozdział Dziejów Apostolskich. I nagle słyszy głos: Piotrze, zażynaj to wszystko i jedz. Puch, Panie, nigdy nic nieczystego nie wchodziło do moich ust. A wtedy usłyszał coś, co niektórzy z nas też powinni usłyszeć. Co Pan oczyścił, Ty nie miej tego za nieczyste. Bo czasem się zdarza wierzącym ludziom, że oni z taką wyższością patrzą na tych, którzy gdzieś tam z dolin, z melin wychodzą. No i tutaj być może było to samo. Może było to samo. I ta kobieta dlatego wychodziła zawsze jako pierwsza, sama. I kiedy szła do tej studni, nagle zobaczyła mężczyznę. No nie będę już opowiadał szczegółów. Pan Jezus powiedział, no, Pan Jezus zamienił z nią parę słów i od razu powiedział: 5 mężów miałaś, a ten, którego masz, też nie jest twoim mężem. I co się dzieje? Ta kobieta zostawia wiadra, pędzi do swojego miasta i wyobraźcie sobie, wyprowadza prawie całe miasto do Pana Jezusa. Nam tak trudno jednego człowieka przyprowadzić do zboru. Tak trudno go zaprosić. Nie chce przyjść. Ale musieli ci ludzie coś w niej zobaczyć. Co mogli zobaczyć? Jak myślicie? Coś musieli w niej zobaczyć. Że to jest ta sama Samarytanka, ale to nie jest ta sama Samarytanka. To jest ta sama kobieta, ale to nie jest ta sama kobieta. Bo jej życie zostało w międzyczasie dotknięte, przemienione i ona teraz, świadectwo jej życia było tak przyciągające, że żaden sąsiad się nie oparł, poszedł, kiedy go zaprosiła. No i takich, kochani, przykładów w Biblii jest całe mnóstwo. A jeszcze jeden na koniec. Czy pamiętacie tego mordercy z 9 rozdziału Dziejów Apostolskich, który kazał ukamionować Szczepana? Czy pamiętacie tego mordercy, który wchodził do domu, wyciągał kobiety i niewiasty i znęcał się nad nimi? Pamiętacie Saula z Tarsu? Ale oto jedzie do Damaszku i nagle olśniła go światłość wielka. Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? A kim ty jesteś, Panie? Jam jest Jezus, którego ty prześladujesz. I oto po tym wydarzeniu spotykamy Saula w Damaszku. Czy to jest ten sam człowiek? Czy to jest ten sam człowiek? Pości 3 dni, modli się 3 dni, pokornie pości i modli się. I nagle Bóg przemawia do Ananiasza. Ananiaszu, idź, włóż na niego swoje ręce, aby przejrzał i aby został napełniony Duchem Świętym. To jest ten sam człowiek? Tak, ten sam człowiek, ale to nie ten sam człowiek.
Postura, wygląd ten sam, ale tam w jego wnętrzu coś się wydarzyło. Tam się narodził nowy człowiek. Nowy, już nie Saul, a Paweł. Paweł. A więc, kochani, prawdziwa pokuta, jeszcze raz powtarzam, rodzi zawsze prawdziwe owoce. No i co dalej idziemy? Skończmy z pokutą, zostawmy ją na boku. Bo Biblia stawia przed katechumenami, a więc przed tymi, którzy do chrztu przystępują, jeszcze jeden warunek. Jeszcze jeden warunek. Tym warunkiem jest wiara. Tym warunkiem jest wiara. Myśmy o tym nie mówili. Myśmy jeszcze o tym nie mówili. Pamiętacie, co powiedział Pan Jezus? Mam nadzieję, że pamiętacie. Bo oto w Ewangelii Pan Jezus mówi tak. Pan Jezus mówi tak. I to nie podlega zmianie. Ewangelia Marka, już to znajdujemy. Ewangelia Marka 16:16. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony. Jaki warunek tutaj Pan Jezus stawia? Osoba, która ma być ochrzczona, powinna wierzyć. Czy pamiętacie, co jest napisane w liście do Hebrajczyków? W 11 rozdziale, w 6 wierszu, bez wiary Bogu podobać się nie można. A więc jeśli ktoś wykonuje nawet wszystkie przepisane przez Kościół uczynki, ale czyni to bez wiary, to i tak to się Bogu nie podoba. A nawet apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi, że jeśli cokolwiek czynimy bez wiary, to jest to grzech. Bo robimy to nie bez przekonania. A więc, żeby się ochrzcić, trzeba wierzyć, że Bóg istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. A więc wiara. I wracamy z powrotem do poprzedniej myśli. Kochani, powiedzcie mi, w którym momencie w waszym życiu pojawiła się wiara? Ja wam powiem, w którym momencie w moim życiu pojawiła się wiara. Ja nie wierzyłem w Boga, naśmiewałem się z Boga. Czy był, czy go nie było, naśmiewałem się z Niego, kpiłem z Niego, drwiłem z Niego. Biblia to była dla mnie stara baśń. Nie wierzyłem. Może wy wierzyliście od kolebki, od dziecka, ale ja nie wierzyłem. Ale był taki wieczór, kiedy podniosłem swoją rękę, że chcę pokutować, że chcę się nawrócić, że chcę oddać swoje życie Panu. I właśnie gdzieś w tym samym momencie, kiedy człowiek pokutuje, pojawia się w jego sercu wiara. Wchodziłem na nabożeństwo nie wierząc w istnienie Boga. Ale spróbowalibyście mi powiedzieć po nabożeństwie, że Go nie ma, to bym wam przyłożył. Bo jeszcze wtedy byłem nieodrodzony, choć nawrócony. Jak to nie ma? To w kogo ja uwierzyłem? A więc w momencie pokuty pojawia się w sercu człowieka co? Wiara. Wiara. Akurat na ten temat usługiwałem w Środzie Śląskiej. Chciałbym was zapoznać z wypowiedzią, dziwną wypowiedzią apostoła Piotra, zawartą w drugim liście, jego liście w pierwszym rozdziale, w pierwszym wierszu. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, pierwszy wiersz. Posłuchajcie, co ten Piotr tutaj wypisuje. My w to nie wierzymy. No, nie wierzymy w to. A cóż to on takiego wypisuje? Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa do tych, którzy, uwaga, nie dzięki swojej sprawiedliwości, ale dzięki sprawiedliwości Boga naszego, Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Czytajcie sami. Wiary równie wartościową, co i nasza. A więc Piotr mówi, że wierzący ludzie osiągnęli wiarę równie wartościową co jego, co Pawła, co Jana, co Jakuba. I to nie ze względu na ich sprawiedliwość, ale ze względu na sprawiedliwość Boga. Dlatego ja nie rozumiem, jak ktoś może mówić, ja nie mam wiary. Masz wiarę! Tylko, że diabłu się udało mówić ci, że nie masz wiary. Ale to problem, prawda?
Spójrzcie jeszcze na jedną wypowiedź. Juda, list Judy. Judy, list Judy. Trzeci wiersz. Umiłowani, zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, no i jaką wiarę, która raz na zawsze została przekazana, a więc przekazana czy nie przekazana? Przekazana. Kiedy przekazana? Kiedy pokutowaliśmy. Bo wtedy w sercu człowieka pojawia się przekonanie, że Bóg istnieje. Pojawia się wiara w to, że Bóg jest. Jeśli nie masz wiary, to znaczy, że prawdopodobnie nie pokutowałeś. Jeśli masz wątpliwości, to prawdopodobnie dlatego, że nie pokutowałeś. Synowi marnotrawnemu nie trzeba było tłumaczyć, że istnieje Ojciec. Nie trzeba było. A więc kto ma wątpliwość? Wątpliwość ma ten, kto nigdy nie pokutował. Ale jeśli ktoś pokutował, ma wiarę. No może tak, to się zgadza. To nie musi być wiara, która od razu góry przenosi. No ale jaka wiara góry przenosi? Jaka? O, taką, jaką miał Piotr. A jaką wiarę miał Piotr? Taką, jaką mamy my. O, taką, jaką miał Paweł. A jaką wiarę miał Paweł? Taką, jaką masz, droga siostro, ty. Bo to się wszystko dzieje dzięki sprawiedliwości. U Boga nie ma większych i mniejszych. U Boga nie ma. U Bóg jest sprawiedliwy i wszyscy w Jego oczach jesteśmy równi. U Boga nie ma ulubieńców. A więc jeśli pokutowałeś, nie daj sobie wmówić wrogowi, że jesteś człowiekiem małej wiary. Nie daj się okłamywać. Diabeł nas ograbia, wmawiając nam, że nie mamy wiary. Dlatego nie możemy tego, nie możemy tego, nie możemy tego, bo jesteśmy ludźmi bez wiary albo małej wiary. A precz szatanie, bo przecież sprawiedliwość Boga gwarantuje nam, że posiedliśmy wiarę równie wartościową, co wiara mojego brata Piotra, Jana, Jakuba. Alleluja! No i co wy na to? Tak, to prawda, że ta wiara mu nie musi być wielka. Ona może być jak ziarnko gorczyczne. Ale nawet taką wiarą możemy, powiedział Pan Jezus, jeśli by wiara wasza była jak ziarnko gorczyczne, to możecie nią góry przenosić. Ale ona wcale nie musi być taka. Ona wcale nie musi pozostawać taka jak ziarnko gorczyczne. Bo przecież apostoł Paweł w liście do Rzymian w 10 rozdziale mówi o tym, że wiara może w nas pęcznieć, wzrastać, rość. W jaki sposób? Wiara rośnie przez słuchanie słowa. A przez słuchanie słowa, słuchanie słowa Bożego. Przez czytanie dobrych książek, przez słuchanie świadectw, przez słuchanie ludzi wiary. Nie rozmawiaj z ludźmi, którzy nie mają wiary, bo oni cię do depresji doprowadzą. Bo oni ci wmówią, że jesteś niczym. Rozmawiaj z ludźmi, którzy mają wiarę, a będziesz wychodził z ich domu. O, halleluja, jaki ten Bóg jest wielki. Słyszałem to. Szukaj ludzi wiary. Miej społeczność z ludźmi wiary. Nie szukaj społeczności z ludźmi, którzy nie mają wiary, którzy dali się ograbić z wiary. No, ale weszliśmy na niebezpieczne ścieżki, bo to przecież nie o tym miałem mówić. Miałem mówić, że wiara jest warunkiem przyjęcia chrztu wodnego. Spójrzmy na koniec spójrzmy do, przykro mi, ja dzisiaj nie dokończę tego tematu, ale spójrzmy do Dziejów Apostolskich. Tylko spójrzmy do Dziejów Apostolskich, do 8 rozdziału. I zobaczcie, jak to wyglądało w wczesnochrześcijańskim kościele.
Ósmy rozdział i tu czytamy od 26 wiersza, że anioł pański rzekł do Filipa, mówiąc wstań, idź na południe, drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy, a tu czytamy, że była to droga pustynna, a w wierszu 27 spotykamy niezwykle prawego człowieka, Etiopczyk, eunuch, dostojnik królowej etiopskiej Kondaki, który zarządzał wszystkimi jej skarbami, przyszedł do Jerozolimy, aby się modlić. Poszedł do Jerozolimy, długą, długą podróż odbył, aby się modlić. A potem czytamy, że przystąpił, że Pan rzekł do Filipa, Duch Święty rzekł do Filipa, podejdź, przyłącz się do niego, a gdy się przyłączył, zauważył, że on czyta Pismo Święte, nie gazetę wyborczą, ani powiedzmy romanse, ale czytał Izajasza proroka. I to czytał akurat, że jak owca na rzeź był prowadzony, ale tego nie rozumiał. I Filip go pyta, czy ty rozumiesz, co ty czytasz? On mówi, nie, ale nie mam nikogo, kto by mi to wytłumaczył. No i wszyscy doskonale wiecie, wiersz 35 mówi, że Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie. Halleluja, doskonała okazja do ewangelizowania. A gdy tak jechali? 36 wiersz. A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł, oto woda. Co stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Kto mu tę myśl podsunął? Nie wiem, może Filip, ale o tym nie jest napisane. Filip zaś powiedział mu, jeśli pragniesz, dobrze, nie, jeśli wierzysz i to z całego serca, możesz. A tamten odpowiedział, wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I wstąpili do wody i został ochrzczony. Co było najpierw, co było potem? Najpierw była wiara, a potem był chrzest. Pan Jezus powiedział, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, zbawiony będzie. Niestety Kościół trochę tutaj poprawki dokonał za Panem Jezusem. Co zrobili? Kto zostanie ochrzczony, a potem być może uwierzy albo i nie uwierzy. Ale kto śmiałby poprawek dokonywać za tym, który jest alfą i omegą? Kto uwierzy? A drugim krokiem będzie i ochrzci się, równa się, zbawiony będzie. A kto nie uwierzy, będzie potępiony, choćby się 100 razy ochrzcił. Bo to nic nie daje. To jest tylko zamoczenie się. To jest tylko rytuał kościelny. Ale ja wam obiecałem coś, a czego grozi mi, że ja się z tego nie wywiążę. Zanim pójdziemy dalej, jeszcze ciekawą rzecz wam chcę przekazać. Mam taką historię kościoła, pożyczyłem ją aktualnie Damianowi, Pawła Ziberta, ewangelickiego teologa, która była przedmiotem czy podręcznikiem w szkołach podstawowych przed II wojną światową. Paweł Zibert, także w szkołach biblijnych, tuż po wojnie z tej historii uczono, bo nie było wtedy polskich i innych podręczników. I tam na stronie 26, kto nie wierzy, niech się zgłosi do Damiana, Damian to przeczyta, jest tak napisane. On tak pisze, ten ewangelicki teolog, dorosłych do chrztu przygotowywano przez dłuższą naukę. Wybaczcie, że tak krótko was przygotowywałem. A przed przyjęciem chrztu katechumeni, a więc ci, którzy się do chrztu zgłaszali, musieli publicznie wyrzec się diabła i jego aniołów i złożyć wyznanie wiary. Wyrzekam się ciebie, diable, wyrzekam się wszystkich praktyk, które miały miejsce w moim życiu, wyrzekam się wszelkich praktyk okultystycznych, tak to prawdopodobnie wyglądało. Wyrzekam się wszelkich demonów, którym dawały miejsce w moim życiu. A teraz składam wyznanie wiary. Wierzę w Boga Ojca i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak podobno według
Pawła Ziberta wyglądało dopuszczenie do chrztu. W którym momencie historii Kościoła to się zgubiło, nie wiem. Ale o na ile mi wiadomo, jeszcze dopóki brat Ferdynand Karel był pastorem zboru w Katowicach, to praktykował. Ja takiej deklaracji nie robiłem, bo mi nikt o tym nie mówił. Może więc powinienem teraz to zrobić. Nie wiem. No w każdym razie ci, którzy do chrztu przystępowali, musieli publicznie przed całym zborem wyrzec się diabła, zerwać z nim kontakty, zerwać wszelkie nici. To też jest owoc pokuty. Dać odpór wszelkim demonom, a jednocześnie wyznać Jezusa Panem. Tak to powinno było być. Tak to powinno być. No i koniec. Wybaczcie, troszeczkę przedłużę, 10 minut. Jednym z najczęściej zadawanych pytań dotyczących chrztu w wieku dorosłym jest, ileż razy ja już to słyszałem, dlaczego, skoro chrzest w wieku dorosłym, twierdzisz, jest tym prawidłowym chrztem, tym chrztem prawym, właściwym, to dlaczego reformacja nie objęła reformą także chrztu? Dlaczego wielcy reformatorzy, którym tak wiele zawdzięczamy, Marcin Luther, Zwingli, Melanchthon, inni, którym tak wiele zawdzięczamy, dlaczego oni nie zreformowali upadłego Kościoła, także wprowadzając chrzest w wieku dorosłym, a więc chrzest biblijny? Dlaczego? Różne są ku temu przyczyny. Na początku 1520 roku, a więc kiedy się reformacja zaczęła, jeden z reformatorów, Ulrich Zwingli, którego wspominałem, Szwajcar, zaczął w Zurichu gromadzić grupę młodych ludzi na studiowanie Słowa Bożego. Chodziło mu o to, aby ci, którzy się zgadzają z reformacją, szli dalej. Aby poprzez studiowanie Słowa Bożego szli dalej. Żeby reformacja nie zatrzymała się w połowie drogi. Bo nagle Marcin Luther musiał się zająć wieloma innymi sprawami. Ważnymi. Nie mógł ogarnąć wszystkiego. Tym bardziej, że zewsząd groziły mu niebezpieczeństwa. Stał na skraju przepaści. Wojna wisiała w powietrzu. W związku z tym ten człowiek nie był wydolny, żeby zrobić wszystko. W związku z tym Zwingli próbował, żeby reformacja szła dalej. Żeby nie tylko sola scriptura, żeby nie tylko Pismo Święte, nie tylko powiedzmy sobie zbawienie z łaski, ale żeby dalej. Żeby się nie zatrzymała w połowie. I ta gromadka ludzi, która się zaczęła gromadzić wokół Zwinglego w Zurichu, doszła do wniosku, że jednym z tematów, który nie jest reformowany, nie jest wprowadzany, nie jest dyskutowany, jest chrzest w wieku dorosłym oraz świętość życia. A więc zaczęli dochodzić na podstawie studium Bożego Słowa, że te dwa tematy jakoś tak pozostają gdzieś niezauważone. I początkowo Zwingli zgadzał się z wnioskami, do jakiego doszli studiujący Słowo. Że absolutnie trzeba zreformować chrzest i trzeba apelować o świętość życia. I zaczął to nawet głosić. Ale w pewnym momencie się wycofał. Dlaczego? Wycofał się dlatego, ponieważ Rada Miasta Zurichu zagroziła mu, że jeśli będziesz głosił chrzest w wieku dorosłym, to my wrócimy do katolicyzmu. Jeśli będziesz głosił naukę o chrzcie dorosłych, to my wrócimy, a oni już byli wtedy przekonani do reformacji, wrócimy do katolicyzmu i wstrzymamy wszelkie sponsorowanie, wszelkie datki, wszelkie ofiary z kasy miasta na twoją rzecz i na rzecz reformacji.
I w tej sytuacji Zwingli, aby nie zaszkodzić reformacji, odwrócił się od tej grupy, z którą studiował Pismo Święte i z którą doszli do wniosku, że trzeba wprowadzić chrzest wodny, i stał się otwartym ich przeciwnikiem. Tak czasem bywa. My tu też na Śląsku coś takiego kiedyś przeżywaliśmy, że reformator, że czołowy brat, który pociągnął, potem nagle się cofnął. To się może zdarzyć. I tu się to samo stało. Ale choć się Zwingli cofnął, grupa postanowiła jednak trwać przy swoim i iść dalej. I w 1525 roku jej członkowie pochrzcili się, a więc przyjęli chrzest w wieku dorosłym. I wówczas rozpoczęło się dramatyczne prześladowanie. Żona lidera, Mansa, tak się nazywał Mans, ten lider, została utopiona, a 6 członków tej grupy zostało uśmierconych. Zdumiewające jest. Zaraz to o tym powiem. Ale mimo prześladowań ruch ten nie zaprzestał swojej działalności, ale coraz bardziej przenikał do kręgów reformacyjnych w Niemczech, na Morawy, do Holandii. I w pewnym momencie doszło nawet do tego, z bólem to mówię, że wojska sympatyzujące z reformacją połączyły się z katolickimi wojskami, żeby walczyć przeciwko anabaptystom, bo tak oni się nazwali. I w zasadzie straszliwe cierpienia przeżywali ci, którzy się ochrzcili w wieku dorosłym. I w związku z tym, że reformacja poszła w zupełnie innym kierunku, zajęła się czymś innym. Nie wszystkie szczegóły, co do których powinna się była odnieść, nie wszystkie szczegóły, nie do wszystkiego się odniosła. I teraz ciekawostka. No to dobrze, dobrze, to dlaczego dzisiaj się o tym nie mówi? Nie mam czasu, aby wam pokazywać, jak przez wieki Bóg pokazywał Kościołowi prawdy, które zostały zagubione w pierwszym wieku. Jak pokazywał, co się ma stać. No, odkrycie Biblii, uświęcone życie, ewangelizacja, misja. To wszystko można zapisać datami. Nie wszystko ludzie, nawet wierzący ludzie nie na wszystko mają otwarte od razu oczy. Nie na wszystko mają ludzie otwarte oczy. Przypuszczam, że również i my, będąc na dzisiejszym poziomie poznania, nie wszystko poznaliśmy. Dlatego prorok Ozeasz mówi, poznawszy Pana, będziemy się starali, abyśmy Go jeszcze bardziej poznali. No, zapytacie, co masz na myśli? Czy wiecie, że stanowczy chrześcijanie pojawili się już w roku 1910? Powinniście to znać. 1910. Przy ulicy Hutniczej już, zdaje się, w 1920 odbywały się nabożeństwa. O ile ja się nie mylę, o ile mnie pamięć nie myli. Prowadzili uświęcone życie. Daj Boże, żebyśmy do tego wrócili. Do takiego uświęconego życia. Ale podpowiedzcie mi, w którym momencie zrozumieli, że powinni się chrzcić w wieku dorosłym? 1947. Zaczęły się odbywać chrzty w wieku dorosłym. A przecież przez tyle lat to byli prawdziwie wierzący ludzie. Być może nawet w swoim uświęceniu doszli dalej niż ja, niż my. Ale okazuje się, że nie wszystko się naraz poznaje. Dlatego jeśli się modlimy, módlmy się, Panie, otwórz mi oczy, abym poznawał prawdy zawarte w Twoim Słowie. A tak poznawszy Pana, będziemy się starali, abyśmy Go jeszcze bardziej poznali. Kiedy bracia w 1947 roku zrozumieli, że biblijnym chrztem jest chrzest w wieku dorosłym,
Ja tego momentu nie pamiętam, bo mnie tu jeszcze nie było, ale zdaje się, że masowo chrzczono, chrzcili się w Wiśle i w innych miejscach, bo tak zrozumieli, bo na to im Pan już otworzył oczy. Jeśli jeszcze komuś z was, drodzy słuchacze, nie otworzył Pan oczu na to, że chrzest w wieku dorosłym jest absolutnie biblijnym chrztem, apeluję, módl się o to, aby ci Pan otworzył oczy, żebyś zrozumiał, że jest to wymóg, że chrzest jest aktem posłuszeństwa woli Bożej. Bądź posłusznym dzieckiem Boga.